Michał Adamczyk, dobry wieczór Państwu. To jest program Strefa Starcia. Tutaj ścierają się opinie, poglądy i komentarze. Tu rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach tygodnia. Zaczynamy. Pytania zbieram. Tutaj się Pani zgłasza. Jolanta Milas, Koalicja Polska. Ja uważam, że nowoczesne państwo, miarą skuteczności nowoczesnego państwa jest umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami. I pytanie. Pytanie. Czy zniesienie immunitetu, który w tej chwili jak gdyby powoduje, że społeczeństwo nie lubi polityków, bo myśli, że politycy się za tym immunitetem chowają. I właśnie zniesienie... Pytanie o zniesienie immunitetu... Pytanie teraz kolejne, które tutaj Pani zadała z Koalicji Polskiej, dotyczyło immunitetu dla polityków. To może spytajmy ekspertów na to w kontekście, ale to jak rozumiem w kontekście marszałka Senatu. W kontekście wszystkich polityków. Wszystkich, no dobrze. To znaczy, panie profesorze, jeśli można, to może profesor, a później jeszcze była tutaj sprawa, pytanie jedno. Uważam, że systemowo trzeba to uregulować, bo mieliśmy historycznie wiele takich sytuacji i mamy, prawda? I systemowo trzeba wprowadzić jakąś instytucję zwalniania z immunitetu. Tak, absolutnie. Absolutnie. Niech to będą jakieś benchmarki. Panie profesorze, czas leci nieubłaganie. Tak. Krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Strefa Starcia. Zawsze, w każdą niedzielę o 21.50. Do zobaczenia jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.